Choć minęły już prawie 3 tygodnie od pojawienia się informacji na ten temat, to nadal owiana tajemnicą jest sprawa odnalezionych zwłok w małej wsi Bielowicko, niedaleko Bielska Białej. Prokuratura na razie odmawia komentarza w tej sprawie ze względu na dobro postępowania. Informacje mogłyby być takie głębsze, żeby po prostu większy spokój zapanował i nie było jakichś spekulacji tam typu cmentarz mafii, czy katownia, czy coś w tym rodzaju, jak to się rozpisują wszyscy. Wiadomo jedno, na terenie dawnej owczarni znaleziono zwłoki. W przestrzeni publicznej przewijają się informacje, że nie jedne, a sporo więcej. Tych wiadomości nie potwierdzają jednak służby. Choć zwłoki zostały odkryte w nocy z 30 na 31 marca, to dziś nadal można znaleźć tu taśmy policyjne. Na miejscu pojawiają się także patrole policji. Co ja wiem, to tak może 10 lat po prostu nikt się tam nie pojawiał. Tam może sporadycznie jakiś samochód, no ale to wiadomo, jeżeli ktoś jechał, to może właściciel jechał albo coś. Także nikt po prostu nie wiedział, kto tam wjeżdża, kto wyjeżdża. Śledztwo w tej sprawie przejęła prokuratura krajowa.